Siema, ja jestem Nick, a właśnie to Nick the Player i wracam dzisiaj do jednej z moich ulubionych w tym momencie gier, czyli Rocket League. Zrobiłem już jeden filmik na temat tej gierki, kiedy ją sobie zakupiłem, ale teraz postanowiłem, że kupię sobie jeszcze do niej DLC. DLC dodaje przede wszystkim dwa samochody, dwa nowe rodzaje kół, 5 różnych rodzajów nowych farb oraz jakieś nowe antenki, jakieś nowe malowania i jakieś nowe napędy odrzutowe. Nie wiem, w każdym razie efekty do napędów odrzutowych. Zobaczymy sobie, jak wyglądają te samochodziki. Ja jeszcze ich nie używałem. Pierwszy raz je też zobaczę w grze na własne oczy. A potem wskoczymy do rankedów. Tak jest. Dzisiaj zaczynamy grać w rankedy. Będzie to ranked 1-1. Niestety może być cienko i zaraz Wam wytłumaczę dlaczego, ale na razie przejdźmy do garażu i zobaczmy na nasze nowe samochodziki. To jest pierwszy z samochodzików DLC, czyli Dominus. Możecie go sobie zobaczyć. W całej jego okazałości jest naprawdę ładny. Typowy amerykański muscle car wzorowany chyba na Pontiacu GTO z 65 roku. Piękny, podoba mi się. A to jest drugi samochodzik Takumi. Równie ładny. Bardziej stylizowany na japońskiego tunera niż na cokolwiek innego. I też jest piękny, musicie przyznać. Zobaczcie nawet na ten fajny detal. Dwie butle nitro jakby z tyłu. Podoba mi się. Okej, ale którego sobie weźmiemy? No, któregoś z nowych na pewno. Ja chyba na razie wezmę Dominusa, ponieważ bardziej mi się podoba jego kształt. Wolę płaskie samochody. Łatwiej się nimi po prostu odbija piłkę do tyłu albo do przodu. Dlatego weźmiemy sobie Dominusa. Teraz zmienimy mu naklejki. Widzicie, mamy nowe naklejki. Na przykład Scorpions, czyli skorpiony. Łatwo się domyślić. To malowanie jest dosyć dziwne, bo ja tutaj żadnych skorpionów nie widzę. No, ale okej. Mamy jeszcze tatuaże. O! To już bardziej wygląda jak tatuaże mi. Całkiem fajne, tylko troszeczkę małe. Ja sobie wezmę, chyba do niego najbardziej będą pasowały płomienie. Jak najbardziej. Bierzemy płomienie. Zmienimy kolor akcentu na pomarańczowy. Samochód niebieski jest. Mi to pasuje. Bardzo fajna kombinacja kolorów. Albo wiecie co, zmienimy go jeszcze, żeby wyglądał troszeczkę jak klasyczny Pontiac Firebird. Czyli zróbmy go fioletowego. O tak, proszę bardzo. Drugi kolor drużynowy. Wybierzemy sobie czerwony. I żółty na płomienie. Będzie wyglądał naprawdę ładnie. Teraz weźmy sobie koła. Mamy tutaj jakieś nowe. Zobaczmy sobie, jak one wyglądają. Spinner. To są pierwsze. Typowo takie amerykańskie. Wiecie, lancerskie troszeczkę. Mi się nie podobają. Sorry. Co jeszcze mamy? Server Gate. To jest zupełnie coś nowego. Wygląda jak czacha z Terminatora przyspawana do koła samochodu. No ale okej. Co jeszcze tutaj mamy? Gdzie jest ta druga nowa opona? Tu jest. Cristiano Ronaldo. Wygląda troszeczkę jak piłka. Też niezbyt ładna. Akurat z kół nie jestem zadowolony, ale to jest mały element tylko DLC. Zresztą na pewno będę zadowolony. A więc wiecie co? Weźmy sobie do niego takie typowo amerykańskie. Znajdźmy takie typowo amerykańskie kółka. Niech będzie lowrider. Klasa, nie? No proszę, okej. Teraz zobaczmy, jakie mamy nowe efekty do odrzutu. Mamy tutaj nitro, które zostawia bardzo fajny ciemny obłok dymu za nami. Podoba mi się, okej. Zobaczmy jeszcze drugie, tylko nie wiem, gdzie ono się znajduje. Tutaj mamy Burnout, który zostawia... Okej, to jest bardzo ciekawe, bo pokazuje nam, jakbyśmy palili gumy. Nie wiem, które jest fajniejsze. Cholera jasna, ja chyba jednak zostanę przy nitro. Podoba mi się ta czarna chmura, która za nami zostaje. Fajnie, fajnie. Zdejmijmy też sobie tą czapeczkę, bo nie za bardzo pasuje do mojego samochodu, mi się wydaje. I możemy też zmienić sobie flagę. Czy mamy tutaj coś nowego? Chyba jednak nie. Ale taki bardzo amerykańsko-swagerowski styl na pewno podkreśla ten znaczek dolara. Nie sądzicie? Ja sądzę. Klikamy, lecimy do gry. A więc teraz włączę rankeda. I zaraz Wam troszeczkę poopowiadam, dlaczego mogę przegrywać. Jeszcze zanim zacznę w cokolwiek grać. Zobaczymy się za chwilkę. No dobra, a więc wskoczyłem już do meczu. Teraz Wam powiem, dlaczego boję się troszeczkę tych rankedów. Zacznijmy od tego, że nie wiadomo z jakich powodów, ale mój kontroler do Xboxa One przestał działać z grą. O, mamy już gola. Okej, to wpadło naprawdę prosto. W każdym razie, mój kontroler od Xboxa One przestał działać nagle z grą. Nie wiem czemu, odłączyłem go kiedyś i od tego czasu nie działa. Działa z każdą inną grą, tylko nie z Rocket League. Nie wiem czemu, ale będę musiał grać na klawiaturze, a jak wspominałem w moim oryginalnym filmiku z Rocket League, to nie jest łatwa sprawa. No ale postaramy się, może nam się uda. Okej, jedziemy do tej piłki. Mamy jako przeciwnika gościa z semi-pro, co powinno teoretycznie nam pomóc w wygranej, dlatego że ja już mam rangę pro. Jestem na poziomie obecnie którym? 24. Ale nie będę ukrywał, jakimś geniuszem w Rocket League jeszcze nie jestem.
Dlatego przyda mi się jakiś trening, przydadzą mi się jakieś rankedy. Może awansujemy sobie troszeczkę z w rankingu. Okej. Pojedźmy na tą piłkę. Za każdym razem, jak ktoś mnie w ten sposób uderza, to mam ochotę zacząć kręcić fikołki w powietrzu, ale muszę się powstrzymywać, żeby dobrze wylądować. Bo w sumie chodzi nam o to, żeby wygrać, a nie żeby jakoś, nie wiem, odstawiać cyrki. Okej. Gościu próbuje nam atakować, ale go zaraz powstrzymamy. Postarajmy się odbić to z ściany. Zjechać. Ach, kurczę, nie udało mi się. Nie o to chodziło. Zbierzmy nitro i ojeny. Trzeba zacząć go ścigać, bo zaczyna się zbliżać do naszej bramki. Zablokujmy to szybko. Zanim zrobi się niebezpiecznie, właśnie na przykład w tym stylu. O, wyciągnąłem to w ostatnim momencie. Pięknie. Muszę przyznać, że to było bardzo ładne. Okej, wybijmy troszeczkę na bok, bo się robi niebezpiecznie. Zbierzmy sobie doładowanie. O nie, nie wjechałem w nie. Ale uda mi się ją odbić w tym momencie i będzie gol. Tak jest. Podoba mi się ten samochód. Nie tylko ze względu na to, że wygląda bardzo fajnie. Bardzo fajnie też wygląda w tym malowaniu, musicie przyznać. Naprawdę, jak prawdziwy, klasyczny Amerykaniec. Ale jest płaski. Tak samo jak się nazywa tamten samochód? Breakout. Breakout. Tamten samochód nazywa się Breakout. On też jest równie płaski. Ja lubię takie samochody. Świetnie się nimi odbija piłkę w tym kierunku, w którym się chce. Też tak, to jest jeden na pewno już z moich ulubionych samochodów od samego początku. Potem jeszcze przetestujemy autko Takumi. Och, jeden, jak ja tego nie trafiłem. Okej, to było akurat wielki fail. W tą grę nie grałem aż tak dużo ostatnimi czasami. Pograłem sobie troszeczkę ze znajomymi. O tak, pięknie! Pięknie, okej, sorki, muszę na chwileczkę zatrzymać, ale to było cudowne. To było cudowne, naprawdę, jeden z moich ładniejszych goli. Zobaczcie powtórkę. Pięknie. Ale w każdym razie pograłem sobie troszeczkę ze znajomymi, ale tak wiecie, raczej na spokojnie, jeden na jeden, albo czasami nawet w drużynach. Fajnie się w to gra bardzo, dlatego troszeczkę wróciłem do Rocket League i teraz chcę właśnie sobie troszeczkę nabić ranking razem z kolegami. Może potem też pogramy na kanale, zobaczymy czy się zgodzą w ogóle, bo jeszcze im nawet tego nie proponowałem za bardzo. Ale jeśli tak, to spodziewajcie się materiałów. Jeśli nie, no to prawdopodobnie będę sam na kanale więcej troszeczkę grał teraz w Rocket League. Mam ochotę, mam po prostu ochotę. Okej, okay. O nie, jesteśmy w dupie. Ach, na szczęście nasz przeciwnik jest niekompetentny i nie trafił. No dobra, to był błąd. Teraz pięknie, okej, okay, udało nam się go omerdać. Myślę, że trafimy to. Tak, jest spokojnie, 4-0. Wygląda to naprawdę dobrze. 2:40 do końca, a my już prowadzimy 4-0. Muszę wam powiedzieć, kiedyś jak grałem, na samym początku w Rocket League, jak tylko dobiłem do rangi pro, czyli to jest 20 level bodajże, to ludzie tak wychodzili, tak wygrywałem czasami w rankedach, że ludzie wychodzili po prostu w środku meczu. I to nie tylko jacyś semi-pro, ale też weterani i tak dalej. I mnie to bardzo dziwiło w ogóle, że mi tak dobrze idzie. Ja nie wiem, czy jestem dobry w tą grę, czy po prostu mi się szczęści po prostu. Mam jakiś wielki fart w tą grę. Ale chyba jakiegoś tam skilla mam. W każdym razie na pewno chciałbym się nauczyć latać, bo to jest jedna z trudniejszych rzeczy do opanowania w grze Rocket League, czyli latanie samochodzikiem przy użyciu boosta. O, widzicie, nawet nam nasz kolega, nasz przeciwnik nam nawet pomaga w zdobywaniu goli. W każdym razie możemy, wiecie, odpalić boosta sobie podczas skoku i jakby polecieć jeszcze wyżej niż tylko podczas wyskoku zwykłego. Ja zaraz wam to zresztą pokażę. I trafiają tak niektórzy gole, a ja tego nie umiem jeszcze. Ja po prostu nawet nie umiem trafić w tą piłkę tak, jakbym to chciał zrobić. I muszę się tego nauczyć, bo to na pewno się bardzo przydaje. Ja widziałem w tych grach rankingowych, że ci weterani, ci rocketeerzy, to jest najwyższa klasa jakby zawodnika, rocketeerzy, czyli ci, którzy przekroczyli chyba level 50, cały czas tego używają, zdobywają tym mnóstwo bramek i naprawdę, nie wiem jak oni to robią, ale są świetni i to im się przydaje. Okej, okay, przestańmy troszeczkę gadać, skupmy się, żeby dobić do 10. Okej, okay, to jest nasz challenge na dzisiaj. Dobić ten mecz do 10. To jest bardzo prawdopodobne, chyba że gościu się nam właśnie rozłączy. Ale mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nam pozwoli. Mam nadzieję, że nie będzie frajerem. Bo szczerze powiedziawszy, tylko frajerzy nie umieją przegrywać. Okej. Okay. Wiecie, ja też się czasami zdenerwuję. Ja nie mówię, ale przynajmniej nie wyłączam w środku meczu tego, tak? No dobra. Postarajmy się na razie obronić. O nie, o nie. No i już nie będzie 10-0. Kurde, challenge został zwalony, niestety. No ale na razie wynik i tak jest dobry. 6-1. Podczas gadania do kamery nie jest zbyt źle. Okej. Okay. I my sobie w ten sposób, czy będzie gol? Nie. To był zły kąt.
Zakręćmy i postarajmy się zablokować tą kontrę. Tak jest, tak jest, tak jest. To było w porządku. Czy robimy jajast? Nie, czekamy na niego, co zrobi. Okej. Okay. Odbicie w ten sposób. O, nie udało mi się tego do końca zablokować. On to uderzy, ale uda mi się wyciągnąć. Brawo, pięknie, pięknie, pięknie. Poczekajmy, aż piłka opadnie. Lubię uderzać ją bardzo z powietrza, z wyskoków ze ścian. No, ale czasami to się nie opłaca. Po prostu, o nie, czy wpadnie, czy wpadnie? Dobrze, że go zdemolowałem, bo już szedł na dobitkę. Na szczęście udało mi się go w odpowiednim czasie zniszczyć. Okej, okay, teraz pokażę wam... O, właśnie o to chodziło. Niestety nie udało się mi trafić tego, jak przewidywałem. Ale jeśli robimy tak, to samochodem płaskim o wiele lepiej się odbija. Okej, okay, skupmy się na dokończeniu tego meczu. Pięknie. I dobijmy. O, cholera jasna, nie udało się to w ogóle. Ale teraz prawdopodobnie się uda. Tak jest. Mamy 7. Mamy 7-1. Może chociaż 8, może chociaż 8. 10 by było idealne, ale 22 sekundy nie sądzę, żebym strzelił jeszcze 3 bramki. Jedną jest szansa. Spróbujmy. Gościu nie chce pomijać z jakiegoś powodu powtórek. Czy on chce mi tylko pokazać, jakie ładne gole strzelam? Nie wiem. Chyba właśnie się poddał, nie sądzicie? Stanął w miejscu i nic nie robi. To mi wygląda na poddanie się. No cóż, strzelmy gola tylko tak dla, wiecie, dla formalności. A te 13 sekund, nie wiem co będziemy robili. Będziemy po prostu na niego czekali. Może po prostu poszedł się załatwić, nie wiem. Zobaczmy, czy teraz się ruszy do piłki. Tak, teraz się rusza. A więc teraz się troszeczkę źle czuję, dlatego że strzeliłem gola komuś, kto był AFK. Nieładnie. No dobra, przynajmniej zwracam honor. Teraz ma 8-2. Proszę. 6 sekund. To będzie prawdopodobnie ostatnia akcja. Teraz po odbiciu. Ale jeszcze zdążymy chyba to wbić. Tak jest. Jest 9-2. Kurczę, jeszcze jedna sekunda. Jakbyśmy tak od razu odbili piłkę i trafili bezpośrednio do bramki, to byśmy może dobili do tej dziesiątki. No kurde, no chciałbym, wiecie. Spróbujmy jeszcze raz. Jak na używanie myszki, to mi naprawdę dobrze idzie. Wow, naprawdę, nie sądziłem. Pad do Xboxa jest niezmiernie lepszy. Goście się postanowił nie ruszać. Goście się postanowił nie ruszać. Okej, okay, jak widzicie, mamy jakiś ranking. 203 punkty, brąz 2, a więc wspinamy się po szczeblach jak w każdej innej grze rankingowej. Będę to prawdopodobnie porównywał do CS-a, chociaż nie za bardzo wiem, jak to wszystko tam działa. Ale w każdym razie, wspinamy się po drabince, zobaczymy, jaki level będziemy mogli osiągnąć tylko grając na tym kanale. Przeskoczmy do następnego meczu rankingowego i zobaczmy, jak mi tam pójdzie. No dobra, a więc trafiliśmy na kolejny mecz, tym razem jest to w drużynie pomarańczowej. Mamy przeciwnika na poziomie pro, więc może być troszeczkę z nami gorzej. Zobaczymy, jak to pójdzie. Pierwsze odbicie należy do mnie. Ale to nic w sumie nie oznacza. O, nie udało mi się tego wybić. Niedobrze, niedobrze. Nie chcę stracić tego miejsca w rankingu. Nie wiem, czy to miejsce w rankingu będzie spadało, czy tylko będzie wzrastał nasz poziom, a po prostu przy przegranych nic nie dostajemy. Okej, okay, jest szansa na pierwszego gola, która zostanie niewykorzystana, bo skopałem straszliwie. Przyspieszmy sobie trochę i wybijmy to ze światła naszej bramki. Okej. To było bardzo dobre. Teraz próbujemy jechać na bramkę. O nie, zdemolował mnie. No teraz się nam nie uda tego wybić. A tak w ogóle, widzicie prawdopodobnie, że ten filmik jest w 720p. Jest to z dobrego powodu tak naprawdę. Dlatego, że Camtasia Studio... Pięknie, mamy pierwszego gola. Camtasia Studio ostatnio jest strasznie humorzasta. Nie narzekam, nie narzekam, bo to jest bardzo dobry program, ale przy filmikach, które są 1080p i tak powyżej 20 minut, potrafi się dosyć dobrze zawiesić. Tak w ogóle zawala mi strasznie dysk C. Więcej o tym będę gadał w filmiku, który zrobię prawdopodobnie niedługo na kanał. Tam się wszystko wyjaśni, dlaczego tak długo na kanale nic nie było. Tam będę się na tym raczej skupiał niż teraz podczas grania w Rocket League, no bo tutaj faktycznie muszę się przyłożyć, żeby wygrać z tym gościem, no bo wiecie, ma rangę pro. Okej, to było dobre wybicie. Szkoda, że nie mam teraz kolegów. Widzicie, jak mam kolegów ze sobą, to mogę robić sobie piękne wystawki, mówić kolegom, wiecie, macie teraz wystawkę. Jakoś to wszystko skoordynowanie idzie, a teraz gramy niestety 1-1. O, nie trafiłem w to. Będzie gol. Będzie gol. Kurde, 1-1. Wiecie,
tak to muszę sobie sam radzić. Sam sobie wystawki niestety za bardzo nie mogę zrobić, muszę bardziej kombinować, ale mi się to bardzo podoba. W wyścigach, to nie są do końca wyścigi. W meczach 1 na 1 chyba mi się gra najlepiej. Ohoho, czy to będzie gol? Nie. W meczach 1 na 1 najlepiej mi się gra, jeśli nie mam ze sobą przyjaciół, bo jak mam ze sobą przyjaciół, to wiecie. Gra się tutaj skoordynowanie fajnie, a tak to no cóż. Musimy polegać na tym, że boty będą dobrze grały, albo jacyś randomi z internetu. Co najczęściej schodzi do tego, że wszyscy kopią strasznie, w ogóle nie podają. Wow, gościu, niezłe wyciągnięcie. I ogólnie gra się nam źle, dlatego jak sam gram, to gram tylko 1 na 1, nie wchodzę w 3 na 3, 2 na 2 i tym bardziej chaos, co naprawdę jest chaotyczne. No dobra, mamy teraz dobrą szansę na gola. Tak jest, mamy 2-1. Pięknie. Okej, wychodzę na prostą. Pomijajmy już powtórki w sumie. Mi się wydaje, że jak widzieliście gola, to nie musicie go widzieć drugi raz. No chyba, że mój przeciwnik nie będzie chciał pomijać. Będzie taki miły. Jak to się dzieje tak w ogóle, że mój tutaj rywal zawsze jest pierwszy do piłki? Co to jest za fenomen? Kurde, czy ja mam wolniejszy samochód, czy co? Nie wiem, naprawdę. Wszystko robię tak, jak powinno to teoretycznie być. No widzicie, kurczę, nawet nie mogę trafić dzisiaj ze ściany dobrze. Tylko w tym pierwszym meczu mi się nawet nieźle udało. A teraz jest już gorzej, ratuj to. Kurczę! Skopałem strasznie, skopałem solidnie. O, matko, wbiłem sobie samobuja. Czy mogłem to wyciągnąć na powtórce? Zobaczymy. Chyba mogłem to wyciągnąć. Powinienem po prostu troszeczkę jeszcze szybciej pojechać i zakręcić za piłką bardziej, jak będę. No ale cóż, błędy się robi. Jest 2-2. Mówiłem coś o tym, że błędy się robi. Ten gość właśnie zrobił największy błąd. O, matko. Okej, mam hat-tricka. Oła, to wygląda bardzo niedobrze dla nas. O, gościu umie odbijać, widzicie, z powietrza. Czyli ktoś na randze pro już też to umie robić. Dlatego mi trochę wstyd, że ja tego nie potrafię robić, a przydałoby mi się to bardzo, tak jak mówiłem. Okej, zobaczmy co zrobi. Piękna wystawa, dziękuję. I jest gol, super. Właśnie, pokażę wam teraz jak latać. W ten sposób, widzicie, możemy się utrzymać spokojnie w powietrzu, naciskając cały czas przycisk dopalacza. Okej, gol wpadł, jest 4-2, 2-0-9 do końca meczu. Wszystko się może zdarzyć. Okej, wiem już co gościu robi podczas dojazdu do piłki. On po prostu wybija się powietrze i leci. Leci do tej piłki, zamiast do niej jechać. Widzicie, nawet tutaj się to przydaje. Okej, tutaj prawdopodobnie umiałbym to robić, ale czy to jest dobra taktyka? Sam nie wiem. Jak widzicie, dopada pierwszy. Ale pięknie to wbił. Muszę mu przyznać, to była ładna bramka. To była naprawdę ładna bramka. Zobaczmy, jak to strzelił zresztą. Widzicie, użył troszeczkę boosta, ale myślę, że dałby radę spokojnie do tego doskoczyć, używając tylko zwykłego skoku. No ale gratulacje gościu, to było ładne, muszę przyznać. Okej. Spokojnie. Tak jest! To nie był do końca samobój. Okej, bo zaraz będą wszyscy haha samobój. Nie do końca, zobaczcie, że go zablokowałem troszeczkę. Gdyby nie ja, to by to nie wpadło, bo by to wybił na bok. No ale gol to gol. 1-40 do końca, 5-3. Nie jest źle. O nie, to był wielki błąd. Dobrze, że tego nie trafił. Jeszcze to wyciągnę. Nie udało mi się podjechać pod piłeczkę. Na chwilkę się zaciąłem z komentarzem, dlatego że po prostu skupiłem się, żeby tego nie skopać. Skopałem. 5-4. Och, najgorsze jest to, że czasami uda mi się wypracować fajną bramkę, a potem tracimy naprawdę jakiegoś głupiego gola. I jest nam po prostu wstyd przed innym graczem. Okej, zjedźmy z tej ścianki, wypracujmy sobie jakąś niezłą pozycję. Spadaj mi z drogi. O nie, to było fatalne z mojej strony, kurde. Chyba gorszej akcji nie widziałem, to było naprawdę złe, chciałem go po prostu odbić, widzicie? Ach, prawie go nawet odbiłem, ale mi się nie udało. Niemiło. Okej, gościu, możesz oficjalnie, możesz pomijać powtórki, dobra?
Lecimy do tej piłki. Normalnie mam nadzieję, że tym razem dolecimy pierwsi. Okej, przebiłem go chyba. Tak jest, jest to na jego pozycji. Na jego połowie, znaczy się. O nie. Czyżbyśmy mieli pierwszą przegraną w rankedzie? To by było niemiłe. O, widzicie. Dobrze, że to skopał. I to solidnie skopał. O nie. Okienko. Zaliczył okienko. Strasznie zaczynam kopać. Co się dzieje? Nie o to chodziło. Muszę jakoś zacząć nadrabiać. Szybko, 45 sekund mam na strzelenie gola. I widzicie, znowu jest przede mną. Może też powinienem zacząć latać na starcie. Ach, nie chcę tego teraz próbować. Bo może to zaważyć o tym, że przegram ten mecz. O, jeden, nawet teraz w piłkę nie trafiam. Co się ze mną dzieje? Okej, obecnie przegrałem. Oficjalnie przegrałem. Jest 5 do 7, 32 sekundy. Naprawdę mam małe szanse. Jak z tego wyjdę, to będzie wow. Naprawdę wow. Sam sobie pogratuluję. Okej. Och, kurczę, miałem okazję, bo skopał gość i nie trafił w piłkę. Na samym starcie. Dlaczego tego mi się nie udało zgarnąć? Tak jest! Tak jest! Mamy gola! Mamy gola! Widzicie! Widzicie! Jest! 6-7. Jest nadzieja. Okej. Wybaczcie, ale teraz przestanę komentować na chwileczkę, dlatego że muszę sprawić, żeby te 20 sekund się liczyło. Okej. Ostatni gol. O nie. Nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze. 6 sekund. Koniec. Kurde. A więc pierwsza wygrana i niestety pierwsza porażka w rankedach. Spadłem, widzicie, minus 12 punktów. Niestety przegrałem z gościem. Teraz wracam już do menu. To był mój gameplay z Rocket League w grach rankingowych 1-1. Jestem załamany, bo powinienem spokojnie wygrać ten mecz. Początek mamy mieszany, zobaczymy jak będzie w przyszłości. Jeszcze się spotkamy w Rocket League, pewnie nie raz, dlatego że ostatnio mnie naszła ochota na nagrywanie więcej z tej gierki. Mam nadzieję, że Wam się też podoba. Jeśli Wam się podoba, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Każda pomoc się przyda. Na razie!